Kolejna sytuacja z meczu w Katowicach, tym razem przewinienie osobiste, późny blok poza boiskiem. Jak widzimy, w tej sytuacji zawodnik obrony zainicjował blok na zawodniku z piłką w momencie, gdy zawodnik ten znajdował się już całym ciałem poza boiskiem. Zgodnie z przepisem 9.1.7b taki kontakt jest oczywiście nielegalny i flagi były w tej sytuacji słuszne. Warto podkreślić, że nie ma znaczenia, czy sędziowie zdążyli zagwizdać i czy ten blok był wykonany po gwizdku. Zgodnie z przepisami, piłka staje się martwa w momencie, gdy zawodnik z piłką wychodzi poza boisko i obowiązkiem zawodników obrony jest mieć świadomość, czy blok, który inicjują, rozpoczyna się jeszcze w boisku, czy już poza nim.